Takie przeoczenie. Takie prze... Zobacz. Zobacz. What the f- Zobacz. Najważniejsza rzecz, którą trzeba powiedzieć na samym początku, user story nie jest na pewno częścią Scrama. Na pewno nie jest częścią Scrama. I to nie jest tak, że Scram wymaga zapisywania wymagań w postaci user story. Jeżeli ktoś wam tak mówi, kłamie. Och, bardzo. Srogo. Srogo. Czym jest user story? User story to format zapisu wymagań, używany bardzo często w wielu różnych podejściach zwinnych. I jakoś tak się przyjęło, że przylgnęło właśnie do tej całego Agile'a. Natomiast tak jak już Łukasz powiedział, nie jest ściśle wpisane, że tak musimy robić, to jest po prostu dobra praktyka. I teraz jak ta dobra praktyka wygląda? Przede wszystkim... Dobrze. Dziękujemy. Dobra, to jak wygląda user story? User squady składa się z dwóch części, pierwszej i drugiej. Standardowo. I w pierwszej części to jest to, o co wszyscy myślą, jak słyszą o user story, czyli jako chcę, aby. Jako chcę, aby, albo może to, można to też zapisać w innym formacie. Jako chcę, aby jest znowu najczęściej tak. używanym formatem. Jako chcę, aby powinno nam zidentyfikować, jako kto zamawiam dane wymaganie, co chcę w danym wymaganiu mieć do zrobienia. Albo jaki problem chcę rozwiązać. Albo jaki problem chcę rozwiązać i co chcę w ten sposób osiągnąć. Czy jaką korzyść z tego tak. mam. I to jest jedna część, natomiast niezwykle druga ważna. Niezwykle ważna. Natomiast druga niezwykle ważna. O której nigdy nie możemy zapomnieć, a część i część. Dużo osób o tym po prostu zapomina. To kryteria akceptacji. Tak, no, chlak. High level acceptance criteria. Chlak. Z czeskiego, chlak. I chlaki nam, to jest taka checklista. To jest taka checklista, która nam mówi o tym, co musimy sprawdzić, żeby się upewnić, że dane wymaganie zostało zrealizowane. Tak. I to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałeś, czyli co musimy sprawdzić, żeby się upewnić, a nie co musimy zrobić. Tak. I tam nie ma, to nie jest lista zadań, to jest lista rzeczy, które powinny się zadziać i które jak sprawdzimy, to możemy uznać, ok, dane wymaganie jest zrealizowane. Może jakiś przykład z życia wzięty? Proszę. Przykład z życia wzięty. Jest. No, fajnie. Tytułem wstępu, rys historyczny. Kupowałem ostatnio dużą liczbę biletów od przewoźnika kolejowego w naszym kraju. I zadziało się dużo złych rzeczy, o których opowiem przy okazji innego filmiku, ale jeżeli byśmy chcieli opisać tenże proces, to jako chcę, aby mogłobyś mieć jako osoba rezerwująca dużą liczbę biletów, chciałbym dostać jedną fakturę zbiorczą, aby nie musieć księgować miliona faktur przy zakupie miliona biletów. Bo wydaje się, że to ma sens. Oczywiście w innym filmiku opowiemy, dlaczego tak się nie dzieje i z czego to wynika, ale to jest przykład na jako chcę, aby. Mamy uzasadnienie, bo wiemy, że no, potrzebuję jedną fakturę, bo nie chcę księgować miliona. To jest jedna rzecz. Wiemy kto, no i wiemy, jaki jest zakres. Kryteria akceptacji do tego, tak? Przy zakupie miliona biletów chciałbym dostać fakturę z wyszczególnioną milionem pozycji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, faktura powinna być co? No, zawierać wszystkie bądź też wybrane. Możemy sobie wyobrazić, że przy zakupie miliona biletów chcemy mieć... Tak naprawdę byś mógł sobie wyobrazić, że zakupujesz bilety na cały rok, a chcesz mieć tylko miesięcznie... Na przykład. Bo księgujesz. Tak. Chociaż z drugiej strony zależy od tego, jak przedsiębiorca prowadzi, czy memoriował, czy kasowo. Więc możemy stwierdzić, że chciałbym mieć możliwość wybrania, na które zakupionych biletów otrzymuję fakturę. Powiedzmy takie dwie rzeczy. I to są bardzo ogólne wymagania. Tak, i te wymagania z jednej strony mówią nam dla kogo, po co i w jakim celu, a z drugiej strony nie pozwalają nam się rozminąć z tą pierwszą częścią. Tak, czyli chlaki nie pozwalają nam się rozminąć z tą pierwszą częścią, bo powinny nakierować nas, i to jest dobre, nakierować nas na rozwiązanie. I teraz tu się pojawia czasami problem, pytanie, kontrowersja. No bo te wszystkie wymagania są bardzo ogólne, jak ja to zapiszę tylko na kilku chlakach i jako chcę, aby, to nie dostanę tego, co bym chciał. I tu mamy dwie odpowiedzi. Po pierwsze, te drobne wymagania uzyskujemy przeważnie w procesie zwanym dzieleniem user stories. Jest coś takiego. Jest coś takiego. W związku z tym zaczynamy od dużego wymagania pod tytułem rezerwacja biletów, czy też sprzedaż biletów przez internet. Jako klient przewoźnika kolejowego chciałbym mieć możliwość zakupu biletów przez internet, żebym nie musiał chodzić do kasy, no to jest dość istotny improvement. I tamte chlaki będą bardzo ogólne. Typu
istnieje możliwość sprzedaży przez internet, istnieje możliwość płatności kartą, tak? Istnieje możliwość wystawienia czy też pobrania faktury przez internet na dane i tak dalej. Tak. W procesie dzielenia tego dużego wymagania, epika możemy nawet powiedzieć, te wymagania pączkują na coraz drobniejsze, coraz mniejsze, a kryteria akceptacji stają się coraz bardziej szczegółowe. I w końcu dochodzimy do momentu, że mamy wymaganie pod tytułem jako klient chciałbym mieć możliwość pobrania faktury dla dowolnego biletu, aby móc ją zaksięgować. Tam będziemy na kryteria akceptacji będą faktura jest zgodna z wzorem. Jakimś i tu tam załącznik, który dokładnie, precyzyjnie opisuje nam, jak wygląda ta nasza faktura. Co chcemy przez to powiedzieć? To nie znaczy, że kryteria akceptacji są ogólne. Tak. To znaczy, kryteria akceptacji są tak szczegółowe, jak drobno rozbijemy wymagania. One są ogólne na ogólnym poziomie patch epic, szczegółowe na poziomie szczegółowym user story. Masz rację. Im bardziej to podzielimy, tym w pewnej chwili dojdziemy do momentu, w którym będziemy mieli już konkret. Konkret. Tak, tak. I nie będziemy musieli się bawić z jakimkolwiek dzieleniem, czy z jakimkolwiek weryfikacją, czy one są zbyt ogólne, czy nie. Podsumowując, bo to jest ważne, po pierwsze, user story nie jest częścią Scruma, najczęściej używany format do zapisu wymagań składa się z dwóch części i to jest ważne, z dwóch części. Po pierwsze mamy jako chce, aby po drugie mamy klaki. Jeżeli to będziecie pamiętać, to wygracie życie i Scruma. A to nie jest częścią Scruma, tak wygrasz.